także gratulacje, wygrana z Bunianką Błonie 1-0 na wyjeździe. To jest wasz drugi mecz wygrany w tym sezonie. Bardzo dobry start w waszym wykonaniu. Rzekłbym, że wymarzony, bo zrobić 6 punktów w dwóch meczach i to myślę, że naprawdę solidnymi, mocnymi zespołami, tak, czy Błonie, czy Polonia, no to start kapitalny, tak. Natomiast no też musimy gdzieś tam z pokorą spoglądać na te wyniki, bo czy z meczu z Polonią, czy teraz z meczu z Bunianką też mieliśmy sporo szczęścia, bo pierwszą połowę dzisiaj zagraliśmy fatalnie i też już drużyna się o tym dowiedziała, że no nie wypada, nie przystoi w taki sposób grać, jak my wyglądaliśmy w pierwszej połowie i no myślę, że Bunianka jest sama sobie winna, że tego meczu nie wygrała, a przynajmniej no gdzieś tam nie nawiązała większej walki, bo no w pierwszej połowie na pewno gdzieś tam nas piłkarsko mocno stłamsili i mieli kilka fajnych sytuacji do strzelenia gola, nie wykorzystali ich, a po przerwie no myślę, że już też my wyglądaliśmy zupełnie inaczej i pokazaliśmy jakość piłkarską, no to się przełożyło na bramkę, udało się dowieść ten wynik do końca, wygraliśmy 1-0, jesteśmy no bardzo szczęśliwi, natomiast no świadomi tego, że braki są i pewne rzeczy gdzieś musimy poprawić. No ale tak jak pan powiedział, no start wymarzony. W szatni musiało paść parę mocnych słów po tej pierwszej połowie, szczególnie widać było po was nerwowość z tyłu, defensywy. Traciliście tą piłkę, bo Bunianka wysoko was naciskała. Co sobie powiedzieliście w przerwie, że to wygląda zupełnie inaczej? Myślę, że gdzieś tam co dzieje w szatni, zostaje w szatni. Natomiast faktycznie było gorąco, padło sporo mocnych gdzieś tam słów. Przede wszystkim dlatego, że nie realizowaliśmy tego, co chcieliśmy realizować, co planowaliśmy na odprawie robić, tak? I myślę, że to miałem największą pretensję do naszych zawodników, że po prostu nie robili tego, co mieli robić, tak? I w drugiej połowie myślę, że właśnie w ten sposób najprościej to można powiedzieć, że zrobiliśmy to, co mieliśmy grać, to, co chcieliśmy grać od początku, no i to się przełożyło na zupełnie inną grę. Natomiast mówię, no zaangażowanie było i tego, broń Boże, nie można zawodnikom odrzucić, natomiast no, nie dojechała głowa w pierwszej połowie, no i to musieliśmy sobie bardzo mocno wyjaśnić. Za tydzień kolejne spotkanie przed wami. Chciałbym tylko uprzedzić, że na ten tydzień zapowiadają znowu potężne ulewy. Czy nie obawiacie się, że znowu nie zagracie w terminie? Kurczę, no to jest takie coś, co jest poza nami niestety, nie mamy absolutnie na to żadnego wpływu, my, sztab, zawodnicy i tak dalej, no Osir robi co może, żeby przygotować boisko najlepiej jak się da, natomiast to boisko też już ma kupę lat, gdzie tych remontów nie było, no myślę, że pewnych rzeczy nam się też nie da przeskoczyć, tak, gdzieś taka nasza prośba do kibiców, żeby byli bardziej wyrozumiali, bo naprawdę, no my chcemy grać, my naprawdę nie po to drużyna haruje jak woły 5 tygodni, żeby potem te mecze były przekładane. Nie, no my chcemy grać i mam nadzieję, że jestem przekonany, że Osir zrobi wszystko, żeby to boisko przygotować w odpowiedni sposób i żeby się z Jagiellonią w środę mogli zagrać na fajnej, zielonej murawie i powalczyć o kolejne 3 punkty. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, mieliśmy plan, który przygotowaliśmy na zespół z Unii. Generalnie realizacja w pierwszej połowie była jak najbardziej na plus. Wszystko to, co trener mówił, się sprawdziło. Zabrakło trochę szczęścia i strzelonej bramki. Przespane 20 minut drugiej połowy, uważam. Przypadkowa bramka, no i niestety po raz kolejny nie zdobywamy punktów na własnym terenie. No właśnie, bo to jednak już jest passa, która trwa jeszcze od końca poprzedniego sezonu. To jest 5. mecz przegrany u siebie, łącząc ligę i puchar. Nie jest to pocieszające, ale teraz przed nami też bardzo trudny mecz w środę z Polonią Warszawa na Konwiktorskiej. Z jakim nastawieniem i po co tam jedziemy dokładnie? Czy walczymy o całą pulę? Czy jesteśmy pewni tego, że chcemy wygrać w tym meczu? No musimy wierzyć. Przede wszystkim wiara, ciężka praca i nie pozostaje nam nic innego, tylko przygotowywać się już pod Polonię. Zapominamy. Nie jest to, wiadomo, wymarzony początek sezonu. Liga jest długa. Ja wiem, że i widać to po niektórych ludziach, że na pewno nas już skreślili, ale my musimy robić swoje i, no i myślę, że efekty przyjdą. Jeszcze chwilę potrzebujemy. Trenerze, drugi mecz sezonu za nami. Niestety drugi zakończony wynikiem, który nas absolutnie nie zadowala. Po bardzo dobrym meczu, mimo wszystko w naszym wykonaniu, postawiliśmy dzisiaj Unii naprawdę trudne warunki. Mieliśmy swoje sytuacje, ale zabrakło konkretów z naszej strony. No tak, początek sezonu jest naprawdę ciężki pod względem no, punktów. Tak, potrzebujemy jednego chociaż punktu zaczepienia takiego. Dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że no zrobimy wszystko, żeby wygrać, żeby dobrze się zaprezentować przed kibicami. Dużo było braw ze strony trybun, co świadczy o tym, że ta gra wyglądała naprawdę dobrze.
Mieliśmy bardzo konkretny plan na ten mecz. Chcieliśmy zagrać bardzo wysoko. Udawało nam się odbierać piłkę. Byliśmy gotowi na kontry, ale to właśnie, co pan powiedział, konkret. To jest to, co nam brakuje. Mamy sytuację i nie strzelamy goli. No i trudno się po prostu wygrać mecz, kiedy przy tych dogodnych sytuacjach, to jest drugi mecz, kiedy po prostu ich nie wykorzystujemy. Tutaj mam tu w głowie tą sytuację Szymona Śmiecińskiego. No, to jest świetna okazja, no to my musimy takie bramki strzelić po prostu. Jest wynik 1-1, tak? Przeciwnik wyszedł z jedną akcją. Znaczy, w drugiej połowie mieli akcję, tak? Sytuacje bramkowe, Leon świetnie się spisywał, ale no jeden błąd i po prostu oni byli konkretni i strzelili tą bramkę. Czyli to jest ten konkret, którego nam brakuje, który musimy bardzo mocno poprawić, bo już w środę mamy mecz z Polonią Warszawa, gdzie na pewno do tego meczu się przygotujemy bardzo dobrze i chcemy tam zdobyć punkt. Wynik 0-1, porażka, ale czy trener uważa, że jednak byliśmy dzisiaj drużyną słabszą? No tak, trzeba to zobaczyć, tak, jak to wygląda, no drużyna słabsza. Przegraliśmy po prostu, no to byliśmy pewnie słabsi. Po prostu przegraliśmy, tak? Ale dobrze graliśmy w piłkę, bardzo mi się zespół podobał, bardzo mi się podobało nastawienie chłopaków. Chciałbym oglądać taki zespół, jaki był dzisiaj, no i mówię, zrobimy wszystko, żeby wyglądać, tak? Tak naprawdę budujemy się, po prostu się budujemy. Tak jak powiedział w szatni Tomek Sieński, jak zdobędziemy punkty, to pójdzie. I po prostu tego się bardzo mocno trzymamy i bardzo dziękuję zawodnikom, bo daliśmy dzisiaj kawał zdrowia, kawał serca na boisku. No i bardzo żałuję, że przy tym braku konkretów po prostu nie zdobyliśmy chociaż jednego punktu. Uważam, że bardzo na niego zasłużyliśmy. Jak zdobędziemy punkty, no to pójdzie. Teraz w środę mecz wyjazdowy na Konwiktorskiej z Polonią Warszawa, na terenie na pewno trudnym, na terenie drużyny, która przez wielu jest typowana jako jeden z faworytów do awansu do drugiej ligi. Czego trener obawia się w meczu z Polonią? Czy trener zwraca już uwagę na to, jakimi mocnymi stronami Polonia dysponuje i czym będziemy my mogli ich zaskoczyć? No znamy Polonię tutaj bardzo dobrze, grają bardzo podobnie jak Unia. Czego oczekuję? Oczekuję zwycięstwa w tym meczu. Chcemy się, jak się przełamać, to gdzie? Najlepiej na Polonii.